Cześć, witam was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch, a dzisiaj moim gościem jest Kamil Gura, fizjoterapeuta, fizjoterapeuta, w fizjoklinice. Tak jest. Kamil, co robisz w tej fizjoklinice? No w ogóle czym się zajmujesz? I... A, więc jestem fizjoterapeutą, to głównie, to jest zawsze pierwsze, ale oprócz tego jestem trenerem medycznym, a jestem certyfikowanym terapeutą manualnym, metody IOM. Ale oprócz tego też jestem tłumaczem kursów specjalistycznych właśnie z zakresu fizjoterapii i oprócz tego też pracuję w PhysiTrack. To jest platforma, która pozwala na przepisywanie programów ćwiczeń naszym pacjentom. Okay, czyli tutaj przy okazji tłumaczenia kursów to też miałeś okazję się dużo nauczyć właściwie te kursy. <grych> tak, przerobiłeś pewnie. Przerobiłem nie, po kilka razy, tak. Przerobiłem PNF kilka razy, przerobiłem właśnie jałem kilka razy. Każdy z modułów, który tam jest, więc to zawsze jest fajne doświadczenie spojrzeć jeszcze z innej perspektywy, a czy drugi raz przejść to samo. Później się okazuje, że a okej, okay, myślałem, że to jest tak, a jest jednak inaczej. Dzisiaj porozmawiamy o bólach kręgosłupa, o specyfice tych bólów, o tym, czym mamy do czynienia z bólem ostrym, czy z przewlekłym, i jak sobie w tym wszystkim radzić. A oczywiście tutaj z nakierowaniem na to, żeby dać jakoś. Recepta na ruch, tak? Jakie, jakie te formy ruchu będą się sprawdzały przy tych różnego rodzaju problemach? Także jakbyście jeszcze chcieli zadać pytania, to w komentarzach później będziemy też starali się gdzieś tam odpowiadać po, po zamieszczeniu tego odcinka. To Kamil, powiedz mi, z jakimi bólami najczęściej pacjenci do Ciebie przychodzą. Głównie, jakby tą moją główną specjalizacją są właśnie bóle pleców. Tak? Głównie specjalizuje się, no, najwięcej jest pacjentów osób z bólem ostrym, mhm. ale też mam sporo pacjentów z bólem przewlekłym. Um, to są takie dwie najczęstsze grupy ludzi, którzy do mnie przychodzą. Um, jest jeszcze taką mniejszą trochę specjalizacją, jest kolano. Um, więc tym się zajmuje głównie no, najczęściej rehabilitacja po rekonstrukcji acl mhm. albo jeszcze a rekonstrukcja, w sensie bez rekonstrukcji, tak? czyli rehabilitacja, wzmacnianie, stabilizacja tych kolan um, bez rekonstrukcji. Tak? Dobra, kolana to zostawmy temat. sobie tak, na, <tak na, na inny raz. Natomiast ten, ten ból kręgosłupa, to, bo wiesz, no, do nas przychodzą osoby, które no, głównie mają problem z bólem. No i tak też nie do końca wszyscy wiedzą, jak to jest? Kiedy właśnie mają do czynienia z bólem ostrym, kiedy z przewlekłym, że te problemy często też nawracają? Mm. Jak to jest? Ogólnie, jeżeli chodzi o bóle pleców, ja najczęściej porównuję ból pleców do Kataru, bo jak spojrzymy na statystyki ogólnoświatowe, co najmniej 80% świata, całego społeczeństwa, przynajmniej raz w życiu będzie miało jakiś ból pleców. Z tego 60% od 40 do 60% w zależności od kraju procent. E, osób będzie miało e, przynajmniej raz w roku ból pleców. Więc jest to duża grupa ludzi, którzy mają e, regularnie lub mniej, ale jednak ból pleców. Każdy ma jakiś swój specyficzny ból pleców, w sensie taki swój, taki, tak. taki, takiego swojego kumpla już od lat, którego kojarzymy. Można kraju dok dokładnie określić, Do... jaki to jest ból, charakter tego bólu. Tak jest. Albo kiedy się go spodziewać, jaka tak. aktywność go powoduje, albo e, jaka pora roku na przykład też. Tak? Bo mhm. czasami to jest tak, że Najwięcej zbliżamy się do jesieni, czyli do okresu takiego troszeczkę bardziej, nazwijmy go, depresyjnego. Mm. Um, I wtedy ewidentnie nasz nastrój spada, um, aktywność fizyczna też spada, bo przestajemy biegać, jeździć na rowerze, ruszać się na co dzień. Nie wszyscy. A... O, nie wszyscy, to <laughs> ja też nie. <laughs> nie przestaję oczywiście. Ale... Ja to nawet wolę, jak tam wiesz, jakieś takie niedogodności są. <laughs> tak, bieganie w deszczu, to jest. Tak, uwielbiam. <gry> A, więc y, wtedy jest taki okres, kiedy faktycznie więcej, trochę więcej pracy się zaczyna, wchodzi rok szkolny, więc też dodatkowy jakiś tam stres i tak dalej. To wszystko ma też swoje znaczenie, przynajmniej moim zdaniem. Um, I sumuje się do tego, że właśnie na jesieni gdzieś tam pod koniec roku mamy więcej tych dolegliwości ból w pleców niż w trakcie wakacji, tak na przykład. Czyli wtedy trudniej się dostać do fizjoterapeuty. Tak. <gry> no, kolejki zaczynają się tworzyć około września, października ewidentnie, więc y, tak, to jest, to jest zauważalne jak najbardziej. Um, więc statystyki, jakby są, um, są jakie są na to tak, no, dużo. Z, tak, jak popatrzymy sobie chociażby na zwolnienia lekarskie, tak? no to ewidentnie ten, ten ból pleców jest takim dość wysoko wypozycjonowany, że tak powiem. Tak, to też jest, to też jest prawda. Ogólnie mm, te bóle pleców, właśnie są jak katar. Czyli są. Musimy je zaakceptować, że one po prostu się pojawią w pewnym momencie naszego życia, wcześniej lub później. I też mam takie całkiem ciekawe badanie w głowie, gdzie zbierano dane z, to jest SOR, niech będzie, SOR w Stanach. Tak. Gdzie było ponad 2,5 miliona pacjentów śledzonych przez rok mniej więcej. I zauważono, że w sumie najwięcej tych pacjentów było między 25 a 35 rokiem, rokiem życia. Później tak powiedzmy zaczyna to spadać do 50 i później jest trochę spokoju, że tak powiem. I później po 65-70 zaczyna znowu rosnąć, tak? czyli tych pacjentów znowu zaczyna być więcej. Mhm. I tu teorii całe mnóstwo, wiadomo. Wydaje mi się, że jakby ten ból pleców zaczyna się dosyć wcześnie. Wiemy też, że 60% nastolatków na przykład ma bóle pleców. Bóle pleców, bóle brzucha i bóle szyi to są trzy takie najczęściej występujące w tej grupie nastolatków. Od 11 roku życia mniej więcej mamy gdzieś tam więcej danych i wiemy, że to rośnie też, mhm. że jest coraz więcej dzieciaków, które mają ból pleców. Więc ja mam taką teorię swoją własną, że ten ból pleców rośnie do pewnego momentu i zaczyna się stabilizować. Tak? Czyli poznajemy już swoje ciało, mając te 40-45 lat, już wiemy na tyle, przeżyliśmy tych wiosen kilka, że wiemy, co się kiedy będzie działo. Znamy swój ból, znamy swoje ciało. I jesteśmy w stanie trochę profilaktycznie zacząć działać. No, już przeżyliśmy tyle, że mamy jakieś własne doświadczenia, i dlatego ten, ten, ta, ta krzywa się trochę wypłaca. Ciekawe z tym, jak to jest między tym 25 a 35, powiedziałeś. No, wtedy hmm. właściwie idziemy do pracy, tak? tak. To jest ten moment, i tak. pewnie też dużo więcej obciążeń, i psychicznych, i fizycznych, różnie czy tej pracy statycznej, której mamy teraz tak dużo, no to można sobie takie hipotezy różne tworzyć, nie? Tak. I to, to są dokładnie te, które ja też mam w tak? Czyli jesteśmy na studiach, no to dużo się ruszamy, tak. raczej gdzieś tam chodzimy po imprezach i tak dalej, więc dużo się dzieje. Mniej Tańczymy na... więcej może trochę. To czasami. też na pewno, więc taniec też jest, <laughs> też jest świetnym pomysłem. I później zaczynamy, idziemy do pracy, więc dużo więcej stresu tak. psychicznego. Dużo gorsza dieta z reguły, tak? no bo siedzimy 8 godzin. No i ten tak? siedzenie właśnie, tak? I, I siedzenie, tak. To jest ten trzeci punkt. Ja go zostawiam na trzeci, bo w sumie lubię zawsze trochę przewrotnie na to patrzeć, że siedzenie ok, jest złe. Wiemy o tym, że gdzieś tam, może nie samo siedzenie, w sensie sama pozycja. Zmniejszenie aktywności fizycznej, tak. Dokładnie. Nie. Więc to jest klucz tak naprawdę. Um, czyli właśnie mamy te 25, zaczynamy pracować. Jesteśmy w rozwoju kariery, więc mamy ciśnienie. Robimy nadgodziny, dużo pracujemy i tak dalej. Zbliża się te 35, zaczyna się chociaż trochę stabilizować. I wtedy zaczynamy sobie też trochę radzić. Zaczynamy mieć trochę więcej pieniędzy przy okazji, bo zarobiliśmy w międzyczasie, więc zaczynamy trochę bardziej dbać o siebie i o własne Fajnie, zdrowie. zdanie. Bo żeby tak, tak to wyglądało. Tak. No, wiadomo, nie, nie mówię, że o więcej pieniędzy, że od razu jesteśmy milionerami, ale no jednak student ma trochę mniej możliwości finansowych. Tak? A później, im, im dłużej pracujemy, mamy możliwość też a, skorzystania właśnie z pomocy fizjoterapeuty, dietetyka, psychologa itd. itd. Więc to też są istotne dobrze. rzeczy. Większa świadomość też i to, to dbanie o siebie na pewno. Ale jeszcze e, wracając do pytania: kiedy jest ten ostry ból, a okay. kiedy przewlekł? <laughs> Bardzo dobrze. E, ostry ból pleców a, to jest od dnia pierwszego, kiedy się pojawił, do około trzech miesięcy, czyli 12 tygodni. To jest taki złoty standard opisywany. Najczęściej w literaturze, jak spojrzymy, bóle pleców powinny się zmniejszać do 6 tygodni. Tak? Czyli 6 tygodni, półtora miesiąca, czyli mhm. dużo czasu tak naprawdę, to jest okres, kiedy ból pleców powinien się sam w miarę poprawiać. Tak. Jeżeli jest trochę gorzej, no to trwa to do 12 tygodni. Wtedy z reguły już jakaś fizjoterapia wchodzi w grę. Tak? No, najczęściej tak jak patrzę, nowi, nowe osoby, które do mnie przychodzą, no to tak po miesiącu, półtora, właśnie, e, trafiają do mnie po pomoc. No, więc do 12 tygodni jest ostry, a po 12 już mówimy tak, o Tak, dużo ludzi czeka, aż samo minie, nie mija, i dopiero wtedy do nas przychodzą. Dokładnie. I to jest, taki jest standard. Jest tak, schemat tak Można po prostu jest. Tak. Dokładnie. I to też, nie, jakby wielu fizjoterapeutów zawsze mówiło, trzeba było przyjść od razu, dzień po, jak się zaczęło. Tak, jest to też dobre rozwiązanie jak najbardziej. Bo pomoc, czy przewodnik, czy ten fizjoterapeuta, który może być przewodnikiem właśnie w trakcie bólu, a, no, na pewno nam pomoże. Tak? Okay. Ale też jeżeli ten ból jest na tyle, hmm, czy nie jest na tyle przeszkadzający, no to możemy faktycznie chwilę poczekać. To też nic się nie powinno stać. Dobra. I tutaj słowo klucz, przewodnik, no, bo e, no... Różne mamy wyobrażenia o tym, co powinniśmy robić, kiedy nas boli kręgosłup. Jeszcze wiele osób ma tam tą w głowie pozycja krzesełkowa, może tak, odciążyć się, nic nie robić i tak dalej. A fizjoterapeuta może być takim przewodnikiem. Yes. Co, no, powinniśmy wiedzieć, edukować siebie, edukować naszych pacjentów, co rzeczywiście działa i jak powinniśmy postępować. Tak? Mm -hmm. I po to możemy pójść do fizjoterapeuty, żeby się dowiedzieć, co nam może pomóc, a co niekoniecznie. Dokładnie. Czyli teraz można ułożyć sobie też takie postępowanie, które spowoduje, że lepiej sobie poradzimy z tym bólem. Jak to postępowanie wygląda? Czyli na, na czym powinniśmy się skupić? E, tutaj biorę pod uwagę, żebyś, chciałbym, żebyś powiedział troszeczkę o e, i terapiach biernych, i aktywności, uh -huh. i odpoczynek. E, no, te, te wszystkie elementy, tak? Może i cen, dieta, wszystko. Tak? tak, tak, Także... dokładnie. Wszystko jest ważne. Dokładnie tak. Tak naprawdę ja zawsze opowiadam o... Czy jakby ten schemat bólu dla mnie to jest znaczy najlepszą analogią. Jest przelewający się kubek. Czyli na co dzień mamy pewne stresory, które są tym płynem, który wlewamy do kubka. Tak? Jest to dieta, jest to stres taki zwykły, codzienny. Jest to właśnie aktywność fizyczna. Albo za dużo aktywności, albo za mało. Bo tak? obie strony nie jest jakby... Oczywiście Złoty dawka tak, jest zawsze. ważna. Dokładnie. Um, i i sen. Tak? I to są elementy, które sobie na co dzień wylewamy, no? I w pewnym momencie dochodzi do, do przelania tego kubka. Nasze ciało, które jest tym kubkiem, już po prostu nie jest w stanie znieść i poradzić sobie, zregenerować się ze z, tych, z tych wszystkich elementów, które sobie zarzuciliśmy wcześniej. Um, I to, ta, ta kropelka, która przelewa czarę goryczy, e, to najczęściej jest to skręcenie się, kichnięcie, podniesienie czegoś, ziewnięcie na przykład. Też już miałem taki przypadek, kiedy bulpeców pleców zaczął się przyziewanie. No? Tak. Więc ten, ta, ta ostatnia rzecz, która powoduje ból, czasami jest trywialna, zupełnie mm -hmm. nieistotna, tak naprawdę, a wszyscy zawsze ją najbardziej zapamiętują. Tak, to się zgadza, no bo wiedzą w którym momencie doszło do, do tego problemu, ale nie, nie patrzą wstecz, jak sobie na to zapracowali. Dokładnie, Bardzo, jakby to jest standard <laughs> właściwie, tak? Nikt nie patrzy na całą historię. Um, jeżeli chodzi o też dane, to ten. ten Moment zaczęcia bólu, tak? Ten w, ruch czy, czy jakaś aktywność wywołująca ból, to wcale nie jest tak często coś związane z treningiem siłowym, z podnoszeniem ciężkich rzeczy. To wcale nie, to, to jest około 3,5% całości. Większość, właściwie ponad 50%, to są sytuacje, których ludzie nie są w stanie zidentyfikować. Typu, obudzili się rano i zaczęło ich boleć. Tak. Tak? Więc y, tych sytuacji jest jednak najwięcej, a dużo jest związanych z bieganiem, rower, jakby każda aktywność może być tą, tą kropelką ostatnią. Mm. Ja, więc y, nie, ma, nie ma co winić nikogo ani niczego konkretnie. No i dobrze, i co dalej? I no, mm -hmm. Przyczyna, wiemy, ktoś rozpoznał albo nie rozpoznał, no i jest powiedzmy, te dwa tygodnie już chodzi z bólem, mm -hmm. przychodzi i właśnie jak wygląda ten Twój przewodnik? Co, jak, w czym doradzasz pacjentom? Staram się we wszystkim, ale głównie skupiam się jednak na aktywności fizycznej. Tak? W sensie zawsze, zawsze staram się wspomnieć o, wspomnieć o tym kubku, bo to uruchamia pewien proces myślowy. Tak? Jak wspominam o tych wszystkich czynnikach, to wtedy ta osoba, z którą pracuję, mówi okej, okay, w sumie faktycznie ostatnio mniej śpię. Tak, albo I w pracy jak? stresująca sytuacja. Dokładnie. Tak? I uświadamia sobie, że musi popracować też nad innymi rzeczami, nie tylko nad aktywnością fizyczną i nad samym bólem, ale później co może jeszcze profilaktycznie zrobić, żeby zapobiec bólu temu nawrotowi? Tak? Tak. Więc to jest zawsze pierwsza rzecz, o której wspominam. Jeżeli chodzi o przewodniczenie, to staram się znaleźć jakby trochę wspólny język tak? znaleźć to, tą aktywność fizyczną, która danej osobie najbardziej by odpowiadała. Mhm. Tak? Jeżeli ktoś woli pływać, to niech pływa. Jeżeli ktoś woli jeździć na rowerze, Jeździć, biegać, albo robić trening siłowy, na przykład to, czym się zajmuje, to super. I od tego zaczynamy. Od znalezienia, jakby wspólnego celu, do jakiej aktywności fizycznej mm. na przykład chcę wrócić normalnie, tak. tak? To też jest motywujące. To po prostu pozwala na zbudowanie całego procesu, bo wiemy, do czego dążymy. I ja, i osoba, z którą pracuję. Jest dosłownie przedwczoraj miałem taką sytuację, mm. że e, pacjentka zgłosiła się właśnie z takim bólem, i akurat ta aktywność, która na, nasiliła problem, czyli w ogóle wywołała ten problem. To było jakieś tam bieganie z karabinkiem, bo jakieś rekonstrukcja bitwy jakieś była mm -hmm. i powiedziała, że, no, że to zawsze tak sprawiało frajdę, że to jest świetne, i że no to przez ten kręgosłup to już pewnie nie będzie mogła. Tak? No I i często częste. jest te, te z pacjentami, że twierdzą, że Coś robili, i już do tego nie wrócą, że muszą zrezygnować ze swoich takich hobby czy tam marzeń. No. Bo, bo ten kręgosłup, tak? tak. No i przynajmniej ja zawsze staram się to wytłumaczyć, że to wcale nie jest tak, tak? że, że jak najbardziej można to robić, tylko trzeba odpowiednio się do tego przygotować, bo to było po prostu przegięcie, że jak ktoś powiedzmy kilka miesięcy albo rok czasu nic nie robi, mhm. i nagle wraca. Się, tak, wraca do takiej aktywności, która no, jest dość intensywna, nie jest do niej przygotowana. No, to, to, to nie ma się co dziwić, tak? Po prostu się trzeba do tego przygotować i można to robić dalej. Dokładnie tak. Także to też jest taki ten element e, przewodnika, że e, ta, też często przychodzą, że jakiś specjalista im powiedział. No już nie chcę mówić uh -huh. ciaki, ale jaki, ale jakiś specjalista im powiedział, że no, tego nie mogą robić, tak? Tak jest. E, co, jakie ty masz doświadczenia? O, to jest bardzo częste. Ostatnio właśnie w, zeszł... ja w tym tygodniu też miałem tak, takiego pacjenta nowego, który mm, mówi, że właściwie wszystkiego mu zabronili, że tak powiem. Było już u kilku specjalistów różnego typu a, i nie mógł ubiegać, nie mógł pływać, nie mógł jeździć na rowerze. Właściwie to nic najlepiej. Mhm. Tak, leżeć i pachnieć. Tak? <laughs> I to jest, to, jest, to jest w ogóle klucz tego przewodnika moim zdaniem, że my powinniśmy iść w kierunku tym pozytywnym, co możesz robić i co jesteś w stanie zrobić, a w ogóle zapomnieć o mówieniu ludziom tych negatywnych rzeczy, że tego nie wolno, że to zepsuje kręgosłup, że tu się coś złamie, że dyski się. Powypadają i wystrzelą na ścianę w trakcie jakichś ćwiczeń, i tak dalej, tak dalej. To są rzeczy, które są związane też z nocebo, tak? Czyli z negatywnym wpływem tej interakcji specjalista-pacjent. I to jest, to jest, bardzo, bardzo duża rzecz, która przeszkadza w sumie w naszej pracy na co dzień, tak naprawdę. Tak? Bo my powinniśmy skupić się na tym, OK, to jest, możemy postawić jakąś diagnozę, taką podstawową, tak? Że to jest dysk, że to jest gdzieś tam jakiś mięsień, nieważne, tak naprawdę. To jest istotne, bo jakby pacjent zawsze chce wiedzieć, co z nim jest nie tak. W sensie, co w tym kręgosłupie tak. się zadziało. Mhm. Więc to wytłumaczenie musimy zawsze dać, ale ob, obok tego musimy właśnie ustalić ten cel. Taką drugą diagnozę, nazwijmy ją funkcjonalną, ale bardziej w kierunku nie tego, co jest nie tak, tylko co, co chcemy osiągnąć. Tak. I to jest klucz tej przewodniczenia. No to, to, to jest też bardzo ważny element. Też kiedyś takie badanie... Miałem na egzaminie z, z, ze specjalizacji angielskiego, że musiałem e, jakby, przeanalizować badanie i tam egzaminatorka zadawała pytanie. A badanie właśnie dotyczyło tego, że jeden pacjent z bólem e, był przez pewien okres czasu e, fizjoterapeuci się zajmowali w jednym ośrodku i, i miał jakby tłumaczone, jaki to ma problem, e, takim mocno skupienie się na tym problemie, mhm. e, i tam nie było żadnych efektów, tak? poszedł w drugie miejsce. I dosyć szybko nastąpiła poprawa, przez to, że tam było takie właściwie nieskupienie się na problemie, jakby troszeczkę wytłumaczenie pacjentowi, że to nie jest tak duży problem, takie pozytywne podejście mhm. i automatycznie dużo lepsze efekty terapii. Nawet gdyby robili to samo, tak, tak. tak samo pracowali, to, to to nastawienie ma olbrzymie znaczenie. To wszystko się zgadza. Jakby My powinniśmy, ja zawsze staram się myśleć też, staram się nie myśleć o pacjentach. Strasznie ciężko to wyrzucić z głowy już mm -hmm. tyle lat w sumie wszyscy mówimy cały czas o pacjentach, studia, później praca i tak dalej, ale jednak staram się wyrzucić to słowo i myśleć o tak. osobach, osobach mm. z bólem, tak? W sensie przychodzi do mnie człowiek <noise> jako całość, o którym muszę myśleć i, o, i, i z którym ta interakcja jest najważniejsza. Tak? Więc dla mnie kluczem jest, nazwijmy to. Te umiejętności miękkie. To w jaki sposób z nimi rozmawiam, też jest mega istotne. I to jakich słów używam, mhm. czasami też może mieć ogromne znaczenie, bo jeżeli ktoś usłyszy e, zmiany zwyrodnieniowe w kręgosłupie, albo e, odwodniony dysk, tak? Tak. to po prostu no, dla niego to jest tragedia, tak? no bo coś się zepsuło w, w jego ciele, na no, ciężko to naprawić przecież. Tak? Jakby mamy jedno ciało. Ona ono się regeneruje. Akurat to jest dobra informacja, że dyski są w stanie się zregenerować mhm. całkiem nieźle, ale te przepukliny, wypukliny, to, to jest standard. Jak się pytam, z czym do mnie przychodzisz, tak, To słyszę, no, mam tu dwie przepukliny, i tu jeszcze jedną, i w szyi jeszcze trzecią, a, także bolą mnie plecy. Mhm. Okej, okay, no masz przepukliny. Dobrze, że rezonans, okej, okay. widzieliśmy, co tam się dzieje, mhm. ale jakby też zapomnijmy trochę o tym. Tak, mamy też badania pokazujące na tym, że troszeczkę ta diagnostyka jest przesadzona i za dużo się wykonuje diagnostyki wcale to nie jest dla nas dobre, że właśnie znowu się skupiamy na tym problemie, bo go znaleźliśmy. A jak tak. prześwietlimy sobie osoby w wieku 40 lat i popatrzymy, popatrzylibyśmy, gdybyśmy wszystkich prześwietlili i popatrzyli na ich rezonansę, to tam u większości byśmy znaleźli tego typu problemy. Tak Dokładnie. Więc to bardziej jest taki kozioł ofiarny, tak? Tak. że znaleźliśmy coś i będziemy mhm. to leczyć, tak? e, Ale to nie zawsze musi być tak, że ta przypuklina faktycznie jest problemem, tak? Ile razy zdarza się, że e, ból kompletnie nie, ja, nie wiem, przepuklina jest po lewej stronie, tak? a ból jest w prawą stronę? Mhm. Jaka jest szansa, że to faktycznie e, jakby jest bezpośrednio połączone? Mniejsza niż gdyby była po prawej. Tak? Więc faktycznie w zaleceniach międzynarodowych mówi się o tym, żeby obrazowanie, czy rentgeny, czy rezonansę wykonywać dopiero po 30 dniach. To jest takie podstawowe zalecenie. Ale tak, no, na razie u nas jeszcze to nie do końca działa. Większość ludzi przychodzi od razu z jakimś rezonansem czy rentgenem, co też jest minusem, bo oni często czekają na to badanie najpierw żeby przyjść do fizjoterapeuty, już. No z czymś, ale to jest zwlekają tak naprawdę. Tak jest. Też. Co przedłuża czas. Mhm. Co też, no właśnie, jest trochę wydłużeniem ścieżki, a moglibyśmy już zacząć nawet przed rezonansem, bo um, dla mnie najważniejsze zawsze są też czerwone flagi, tak? tak? Jak już mogę policzyć, no, nie, na palcach już nie policzę, um, ile ludzi do mnie dzwoniło, najpierw umówić się na wizytę, a ja przeprowadzając z nim podstawowy wywiad już, mhm. a właśnie eliminując czerwone flagi, już się mniej więcej zorientowałem, co się dzieje. Dałem, czasami daje jakieś proste zalecenia, ale nawet bez tego umawiamy się po prostu na za 2-3 dni. To może tak, może tych kilka czerwonych flag, żeby sobie A, okay. ludzie uświadomili, że no, to dopiero takie problemy mhm. jakby sugeruje, że to jest poważna sprawa. Tak jest. A, więc najczęstszą jest yy, strata, utrata siły mięśniowej w kończynie dolnej. Tak? Mhm. Czyli jeżeli idziemy i zaczynamy szurać jedną stopą, to znaczy, że coś już jest na tyle, na tyle nie tak, że trzeba się, się trochę zacząć martwić. Mhm. Tak naprawdę samo już lekkie porażenie, powiedzmy, czy osłabienie mięśni, jeszcze nie jest problemem. Problem, jest, problem pojawia się wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie unieść stopy do góry. Mhm. Tak? To to jest taki klasy. Opadająca stopa. opadająca stopa. I jeżeli ona jest na tyle poważna, że faktycznie już nie unosimy jej do góry, to wtedy jest czerwona flaga, i to jest już de, de, raczej kierunek operacyjny, tak? W sensie to jest znaczy, temat neurochirurgii. Kierunek neurochirurgii. Tak? Dokładnie, a nie fizjoterapeuta. Więc to jest jedno. Drugie, duże zaburzenia czucia w obrębie kończyny dolnej. Głu najczęściej też ból promieniujący do obu kończyn dolnych naraz. Mhm. A to jest dosyć duża czerwona flaga. I też sporą jest nietrzymanie moczu i stolca. Plus zaburzenia czucia w formie takich bryczesów, czyli mhm. takich krótki, krótkie spodenki. Nie czujemy krocza, nie czujemy połowy uda, pośladków, tych okolic. I to jest też wskazanie do jak najszybciej konsultacji. Tak, czyli widzimy, że to dopiero tak poważne problemy, a nie sam ból, czy to jest ból taki umiejscowiony centralnie, czy to jest ból pomieniujący. To nie jest jeszcze jakby tak, tak poważna jest. sprawa, że musimy myśleć gdzieś o takiej poważnej naprawie typu ból. operacja. Mhm. Ani lokalizacja bólu tak naprawdę, ani intensywność bólu. To tak. może być ból czasami po prostu 10 na 10. Najgorszy mhm. ból w życiu, ale to nie oznacza, że od razu tam dzieje się coś straszliwego, tak? W momencie, kiedy mamy jeszcze gorączkę połączoną z ogromnym bólem, to jest kolejna czerwona flaga, tak? Tak. A to jest najczęściej zapalenie dysku, które faktycznie mhm. też szpitalnie leczyć jak najszybciej. Mhm. Tak? Ale to, te, te, te czerwone flagi, mówi się, że to jest około 1% wszystkich tych. Tych 80% społeczeństwa, które ma bóle pleców. Więc to jest naprawdę bardzo rzadkie. Trzeba mieć dużo nieszczęścia, żeby Tak, tak. Dużo pecha. Tak, tak najbardziej. Dobrze, to teraz może już przejdźmy do tej naszej działki. Mhm. Znaczy to tam, to też była nasza, ale co robimy, tak? Czyli do aktywności. No ja, jak na przykład dietą, to się nie zajmuję, tylko odsyłam do dietety. Tak. tak e, e, także skupmy się na swojej działce. A że podcast jest to ruchu, to jeszcze bardziej, chyba że chcę powiedzieć o terapiach biernych. Mogę ne. wspomnieć, bo to. <noise> to dobra, no to wspomnijmy jeszcze o te terapii biernej, a później przejdziemy do mhm. tych aktywności, które można i które warto robić. Tak jest. A więc ja jestem terapeutą manualnym też, więc tak. pracuję też tym systemem jak najbardziej, ale bardziej terapię manualną traktuję jako zmniejszenie bólu po to, żebyśmy mogli zaraz zacząć ćwiczyć. No, no i mam to po samo podejście, tak dokładnie. Także więc... terapia jest takim małym e, czasami czymś, który pomaga, tak. ale to nie może być podstawa, ani, ani nie może być e, ciągle opierać się o, o tę terapię manualną. Dokładnie. Ten masaż, terapia manualna, jakbyśmy tego nie nazwali, no to, to jest tylko pomoc, tak a jest. tym konkretem, co powinniśmy robić, tak? z jest tym się ruch. zgadzamy, dokładnie. to jest ruch i ćwiczenia. Tutaj ja też często gdzieś tam też prowadzę swój kurs na temat treningu siłowego w terapii bólu pleców, więc też mam swoich studentów nazwijmy. No. Tak? I tam mówię zawsze, właśnie porównuję te dwie działalności, które możemy wykonać tak? i mówię o tym, że tutaj jest też kwestia relacji, jaką budujemy z tą osobą, która do nas przychodzi. Tak? Kiedy jesteśmy terapeutami manualnymi, to mamy relacje leczący i leczony. Tak? Tak. A tak z socjologii, jakby zawsze ten leczony jest chory, więc hmm. już jest osobą chorą, więc to już też w głowie pewne procesy uruchamia. A leczący jest tym mistrzem, tym człowiekiem, tym, tym czeladnikiem, nie czeladnikiem, tylko właśnie tym mistrzem cechu tej, tej specjalności. On potrafi takie rzeczy dotknąć, że po prostu nikt nie potrafi, tak? Hmm. I to jest zupełnie inna relacja. Tam nie ma przewodniczenia za bardzo. Znaczy, można spróbować to zbudować, ale koniec końców ktoś do nas przychodzi po to, żebyśmy go podotykali. Tak? No i pacjenci to też tak lubią, tak? No bo tak, tak. to jest bardzo wygodne. Tak? To, to Nic się nie trzeba napracować, ktoś tak dla jest. nas to zrobi. I to, I to też działa, tak? Najczęściej krótkoterminowo. Bo mhm. sam dotyk, te rzeczy, które robimy, to są często, te efekty są krótkoterminowe. bo Głównie oddziałujemy na układ nerwowy. Nie? Tak. Już, na, już sam nasz dotyk. Na innej osobie. Jest taka jedna mm, terapeutka manualna z Kanady, Diane Jacobs, która właśnie porównuje terapię manualną do takiego społecznego iskania. Tak jak małpy się iskają, wybierają sobie insekty z futerka. Aha. Tak, ten kontakt, który my dajemy jakiejś innej osobie, też jest tą relacją społeczną, tak? też, też uspokaja układ nerwowy. Tak jak ja mam, moją córkę na przykład głaszczę po plecach, żeby zasnęła wieczorem, tak. Tak? bo to uspokaja, wycisza. Mhm. Więc działa tutaj też, jak najbardziej. Więc będzie oddziaływało też na ten, ten element stresorowy. Ja? Mhm. A, więc terapia manualna, super, ale krótko. U nas w fizjoklinice mamy taki system, że jest pięć gabinetów i jedna sala ćwiczeń. Tak. A, I ja pracuję głównie na tej sali, i najczęściej dwie, trzy wizyty w gabinecie, tak żeby uspokoić ten, ten pierwszy ból. I ludzie przychodzą do mnie i zaczynamy ćwiczyć. Zaczynamy wykonywać trening siłowy najczęściej, mhm. a, albo przynajmniej się do niego przygotowujemy, jeżeli ból jeszcze jest na tyle duży, że, że nie jesteśmy w stanie dźwignąć czegoś cięższego. Ale bardzo często ludzie przychodzą do mnie już z bólem, w sensie jeszcze z bólem, tak. a, a my już ćwiczymy i mhm. to no, w miarę ciężko. No i uważam, że to jest warte podkreślenia, tak, że sam ból nie jest przeciwwskazaniem do ćwiczeń. Tak jest. E, ważne jest tylko, żebyśmy monitorowali poziom tego bólu. Mhm. Tak? No bo jeśli e, jest ból, e, kiedy ćwiczymy i nie ćwiczymy, no to, to nie ma znaczenia. Tak? Tak. Jeśli podczas jakiejś aktywności ten ból nagle podskakuje nam znacznie wyżej, o, tam z pięciu robi się osiem, tak. no to znaczy, że no to, to jeszcze nie na ten moment. Tak? Dokładnie. Ale jeśli jest cały czas pięć, czy ćwiczymy, czy nie ćwiczymy, no to lepiej jak ćwiczymy. Dokładnie, dokładnie tak. I to jest moje też złote zalecenie, które właściwie mówię wszystkim. Czy to jest osoba z ostrym bólem, czy z przewlekłym, tak. bo to też jest istotne. I zawsze monitoruję 24-48 godzin po treningu. Czyli jakby nie ja monitoruję, to ta osoba, która do mnie przyszła, monitoruje. I ten czas pokazuje nam faktycznie, jak trening, jak ćwiczenia zadziałały. Mhm. Czasami zdarza się, że ten ból się podniesie jak najbardziej, ale też ta skala jest istotna. Jeżeli to jest jeden stopień, tak, no to, jest, no to nie na jest... że możemy coś odebrać. Dokładnie. Ja często też mówię o tym bóle pleców w ogóle są specyficzne, bo nasze czucie na plecach jest gorsze niż czucie przodu ciała. Mhm. Ja? Więc dużo ludzi miesza zakwasy związane z treningiem właśnie z bólem pleców. Mhm. I bardzo często ktoś przychodzi z bólem po jednej stronie po śladek, gdzieś tutaj. A później mówi, o, dwa dni, trzy dni mnie te plecy tak bolały, ledwo chodziłem i tak dalej. I pytam się, ale jak? O tak, tu, całe plecy. <noise> Okej, okay, czyli to nie jest twój ból, ten, z którym do mnie przyszedłeś. To jest coś nowego. Tak. No, no to bo to ruszyliśmy... To też właśnie nauczenie rozróżnienia tego, tak? Tak, dokładnie. Ruszyliśmy ten kręgosłup, tak? Coś mhm. tam się w końcu zadziało, więc on tak zareagował po prostu. I też to uspokojenie, to jest też element um, tego, element tego przewo przewodniczenia, mhm. że... Trochę musimy ludzi uspokoić, że nic złego się nie dzieje. Tak? Tak. I to jest też klucz. Dlatego te często rozmowy telefoniczne mm. już są w stanie zmniejszyć ból o 2-3 stopnie w skali 10 spokojnie. Mm -hmm. Prze przejście przez wszystkie czerwone flagi, powiedzenie: Aha, okej, okay. nie dzieje się nic poważnego, możemy się spokojnie zobaczyć za 3 dni, staraj się ruszać jak najwięcej, chodzić, może pójść na basen, mm -hmm. zobacz jak jest, możesz pochodzić po dnie, w sensie to nie musi być od razu pływanie żabką. Zanurz się w wodzie trochę. Mm -hmm. tak? To też jest opcja. Czyli już weszliśmy w telerehabilitację, nawet? Tak jest, dokładnie. <laughs> to też jest y, rzecz, którą, którą robię w sumie no, od zeszłego roku mocniej, jeszcze wcześniej też trochę, ale no to, to jeszcze przed Do tego pandemią. jeszcze dojdziemy. Tak jest, czyli no? jakie aktywności tym osobom, które boli? Hmm. No ja z racji tego, że ten trening siłowy lubię, mm -hmm. to daję trening siłowy. Tak? I robimy przysiady ze sztangą, robimy martwe ciągi, robimy dużo ćwiczeń stabilizacyjnych, ćwiczeń antyrotacyjne. To, to są podstawowe, które wykonuję, ale zawsze staram się, żeby um, właśnie, żeby można było wykonać coś innego jeszcze. W sensie, czy to jest bieganie, czy to jest y, rower i tak dalej, staram się w trakcie tej wizyty przemyśleć, może jakaś modyf modyfikacja pozycji mogłaby pozwolić na, yy, na bieganie na tak. przykład, tak? Bo często jak biegamy, to jesteśmy super wyprostowani, tak? Patrzymy przed siebie i tak dalej. E, kiedy mamy ból wyprostny, czyli właśnie boli daną osobę, kiedy się prostuje, e, to wtedy, no, bieganie nie wydaje mi się być najlepszym pomysłem. Ale jeżeli zmodyfikujemy to i damy, jest taka metoda biegania połudze, się nazywa. E, to jeżeli przejdziemy na tą metodę, czyli pochylenie do przodu, tak, tak, żeby, tak jakbym chciał się wywrócić do przodu hmm. i wtedy nogi podążają, to wtedy mamy dużo mniej wyprostu w odcinku lędźwiowym. więc. Sam czasami to nawet w, w, wprowadzam, jak coś no, czuję, że coś tam w tym kręgosłupie się zaczyna, nie, gdzieś zaczyna napinać po prostu, no to trochę tę pozycję zmieniam. Dokładnie. I tego też musimy nauczyć naszych pacjentów, tak? Że naprawdę czasami mała rzecz, mała modyfikacja robi całą robotę. Mhm. Więc ja też na co dzień oprócz samego treningu stawiam na edukację. Trening siłowy jest o tyle fajny, że robimy. No, na początku mniejsze ciężary, ale docelowo robimy dosyć duże, ciężkie ćwiczenia. 30 kilo w przysiadzie, od tego staram się zaczynać. I trening siłowy kupuje mi dużo czasu pomiędzy. Bo w treningu siłowym ważne są przerwy tak. i muszą być długie. Mhm. To jest co najmniej półtorej minuty do 5 minut w zależności od treningu. Tak? Więc mam wtedy dużo czasu, żeby pogadać. I wtedy poopowiadać, edukować, narysować ten kubek, opowiedzieć o tym wszystkim. Mhm. Czyli łączę te dwie rzeczy i to jest 50 na 50 właściwie w czasie mojej wizyty. Gadanie plus ćwiczenie. Nie, no to bardzo fajna strategia. Ja tak z takich grubszej, yy, pamiętam metaanalizy z 2020 roku. Mhm. Yy, Znalazłem, że właśnie to aktywność fizyczna jest dużo bardziej skuteczna niż te bierne terapie, i nawet określono, określono tam formy jakie aktywności fizyczne. No i oczywiście znalazł się tam i trening aerobowy, i siłowy, ale też dokładnie, bo tam pewnie dużo badań było na ten temat, i pilates, i kontrola stabilizacji centralnej, i takiej kontrola motoryki w ogóle. Mhm. Także. Tego typu ćwiczenia dawały dużo lepsze efekty niż inne i niż terapie bierne. Tak jest. Także jest. tak naprawdę większe rzeczy możemy robić. Mhm. Kwestia tylko, żeby dobrać to odpowiednio do, do sytuacji do pacjenta, mhm. tak, do tą dawkę przede wszystkim, bo, bo wszystkim można pomóc i zaszkodzić. Mhm. I tutaj ważny jest właśnie taki przewodnik, fizjoterapeuta, który dostosuje te obciążenia treningowe do aktualnej sytuacji. Osoby, która ma ten ból. Dokładnie tak. To jest bodajże badanie Ołena, chyba, właśnie 2020. No, bo chyba tak. Ehm, chyba tak. I tam, było, tam były małe różnice, w sensie, że Pilates był najlepszy na ból bodajże. To były tak małe różnice, mhm. że oni nie powinni tego pisać tak naprawdę, <laughs> ale e, że jakby każdy z, każda z tych rzeczy była trochę lepsza w czymś innym. Że trening mhm. siłowy i, i trening kontroli motorycznej był chyba trochę lepszy pod kątem funkcji. Czyli ci ludzie lepiej wracali na przykład do innych aktywności. Tak? Tak. Więc tutaj jeszcze jest kwestia tej narracji, którą my sprzedajemy razem z daną terapią, tak? to co właśnie opowiadamy. I to też może być pozytywne, czyli mieć efekt placebo, czyli ten, ten obok samej interwencji, którą wykonujemy, albo nocebo, czyli możemy właśnie mówić, że o źle się ruszasz i to jest zły sposób ruszania się. Właśnie, ta technika, a szczególnie w treningu siłowym. Tak. No i dobra, i doszliśmy tutaj do, do też ciekawego tematu, e, no bo jak wygląda ten trening siłowy i jak wygląda technika w tym treningu siłowym, który proponujesz pacjentom? Znaczy tak. pacjentom, no, osobom z bólem kręgosłupa. Tutaj jak się tak. nie mówi osoby niepełnosprawne, tak, no to też tygodnie. może spróbuj, przynajmniej ja spróbuję nie mówić o pacjentach, tylko, tylko to osoby z niepełnosprawnością. I tutaj podobnie powinniśmy traktować, że no to, to nie jest pacjent, tylko to jest osoba, a że ma jakiś tam problem, no to... Jest z bólem pleców. Do tak, dokładnie. dokładnie. I też staram się tak... Ale to ciężkie. <laughs> um, więc y, technika. No ja kiedyś byłem takim... Miałem bardzo proste podejście. Tak? W sensie wykonywaliśmy zawsze cztery podstawowe ćwiczenia. To był przysiad, wyciskanie nad głowę, e, martwy ciąg i wiosłowanie. Tak. To ogólnie jest taki podstawowy zestaw, y, jak powinien wyglądać trening siłowy. Coś z grupy przysiadu, coś z grupy odpychania od siebie, coś z coś grupy przycią przyciągania i coś ala la martwy ciąg. Mhm. To mogą być, być wszystko. podciąganie tutaj drążka. E, bo to jest kwestia pchanie tu, pchanie, podciąganie tu i pchanie tu, ściąganie tu. No. Więc jakby to są takie dwie małe grupy. Nie? Tak. A, I um, miałem taki zamknięty system, że tak powiem. Tak? Robiliśmy to... A opowiadałem cały czas edukacyjnie o różnych rzeczach i technika zawsze z kijkiem. Kijków mamy chyba osiem już teraz u nas na, na sali i są porozstawiane wszędzie, więc zawsze mam pod ręką kijek, żeby mhm. coś tam pokazać. I zawsze zaczynamy od prostego ćwiczenia, czyli pochylenia się do przodu z kijkiem, tak żeby plecy czyli były proste. Ręce za sobą z kijkiem, mhm. i tak pochylamy jest. się do przodu. Dokładnie. Z kijkiem. I tutaj metody znów wiele. Wcześniej robiliśmy bardziej to, żeby podwinąć miednicę, pięć mięśnie brzucha, czyli tą przestrzeń między kijkiem a odcinkiem lędźwiowym zmniejszyć. Mhm. I to działa u większości ludzi. Gorzej z tymi, którzy mają ból w zgięciu. To wtedy nie działa. No tak. E, więc ja staram się raczej mówić o neutralnym kręgosłupie. Też już coraz mniej, ale... Um, koniec końców chodzi o to, żeby pochylać się. Tak jak stoję, tak się pochylam. Ale cały ciężar przenoszę na biodra, na nasze największe stawy, na nasze najmocniejsze mięśnie. A kręgosłup musi wtedy tylko pracować izometrycznie, czyli jest lekko napięty i tylko tyle. No dobrze, czyli tutaj mm, z tym jak e, strategie dźwigania. To Strategia jest takie e, często gdzieś tam nauczane na jakieś BHP zajęcia, tak. e, ergonomia. To jak to jest? Czy można zginać się tym tutaj kręgosłupem, czy raczej mieć ten neutralny kręgosłup? Jest też takie fajne badanie chyba 2019. Um, to flex or not to flex? No, tego, no właśnie, tutaj, no, tam ciekawe. Peter O'Sullivan, to jest australijska grupa, e, która to badanie wykonała. E, I oni próbowali zrobić przegląd literatury, właśnie na temat tego, co możemy dźwigać, jak dźwigać i tak dalej. Okazuje się, że wcale nie ma tam dużo danych na temat tego, jak dźwigać, żeby być zdrowym, żeby nie zepsuć sobie pleców, jaka jest technika, jaki jest ciężar i tak dalej. To, co ustalili, to do 25 funtów, czyli 12 kg, możemy podnosić jak chcemy. Mhm. Nie ma znaczenia, jak będziemy podnosić takie ciężary. A, i oczywiście, jeżeli jesteśmy zdrowi, no bo zakładam, jak ktoś już ma ból pleców, to jest inna kwestia, no bo wtedy może to być podrażniające, tak? Ale y, nie, nie wywoła to bólu pleców, jeżeli będziemy podnosić jakkolwiek. Okej, okay. ale często osoby z bólem mhm. <laughs> przychodzą i nawet do zawiązywania butów mhm. boją się schylić. Tak. To jest też, to taka częsta grupa osoby po mikrodistyktomiach, po operacjach kręgosłupa. Tak? Na mało nocy. Tak, I w ogóle z bólem. Tak, to prawda. Bez, bez tak, niczego tak, tak. Ale bardzo często w tej grupie pooperacyjnej problemem jest w ogóle zgięcie. Bo oni perfekcyjnie robią to ćwiczenie z kijkiem. Oni zawsze super sztywno się pięknie zginają, robią idealnie moje ćwiczenia. Tak? Mhm. Tylko, że problem jest właśnie, bo nie mogą sięgnąć do buta. Nie? I wtedy musimy odczarować zgięcie. Czyli musimy Popracować nad tym, żeby ta osoba przestała się bać zgięcia. To jest już wtedy kinezjofobia. Kinezjofobia, czyli obawa przed ruchem. Czy mm -hmm. strach przed ruchem, właściwie. Tak. I wtedy najczęściej zaczynam od takich prostych ćwiczeń, gdzie na siedząco, w sumie tak jak teraz jestem, powoli zaczynam się zginać Do, do momentu, Dobrze, kiedy to to jeszcze w stanie. Tylko nie? ci powiem, że hmm? przypominam, że to jest podcast. No tak, I tego nie, nie wszyscy hmm. zobaczył. Na YouTubie zobaczył, tutaj nie zobaczył. Więc y, obrazowo, poproszę. Tak. Jest. A, czyli zaczynamy sobie właśnie w, od, od najprostszych rzeczy, tak? Albo w pozycji na czworakach, i wtedy powoli cofamy, cofając miednicę, siadając na piętach, no. nasz kręgosłup też będzie się lekko zginął, tak? tak? Czyli jakby próbuję znaleźć takie pozycje i sytuacje, w której jakby podświadomie oszukam mojego pacjenta yy, i pokażę mu, zobacz, ha, zgiołeś się teraz. No. Yy, I zobacz, jest zgięcie, i co? Nie boli. Super. Tak. Yy? Czyli hmm. szukamy takich pozycji, które są ok. I powoli, powoli przez te pozycje przechodzimy do trudniejszych, do bardziej zgięciowych i odczarowujemy je. Mhm. Na końcu robimy tak zwany Jefferson Curl, czyli martwy ciąg z całkowicie zgiętymi plecami, z jakimś tam małym obciążeniem. I to powoli budujemy. No. Dobrze, a okej, okay. Czyli warto podkreślamy, że zginanie się to jest na kręgosłupa normalna sprawa i powinniśmy to Dobrze. robić, bo inaczej no, możemy więcej tym zaszkodzić, niż sobie poprawić. Tak jest. No, a co jest przy dużych obciążeniach? Mm. No, jeśli to jest już nie jest to, te 12, to było 12 kg. 12 kg. Jeśli to jest na przykład 30 kg. Mhm. Eee, I tutaj no, bar jakby dwie rzeczy znowu. Tak? W sensie zdrowie to jedna, a druga jeszcze jest technika ćwiczeń, która e, wzmacnia odpowiednie mięśnie. Tak? Czyli możemy wykonywać ćwiczenia w sposób efektywny i nieefektywny. Tak. Więc w momencie, kiedy zginamy się w plecach, robiąc martwy ciąg na przykład no to nie ćwiczymy tak mocno pośladków, tyłu uda, całych nóg, mhm. jakbyśmy ćwiczyli, kiedy jesteśmy wyprostowani. Nie? Tak. Więc większy sens z punktu widzenia treningowego ma robienie tego z, z tym neutralnym kręgosłupem, niekoniecznie przeprostowanym. Um, ogólnie nasz kręgosłup na przykład też jest dużo silniejszy w pozycji zgięciowej. Mhm. To też są badania biomechaniczne, gdzie sprawdzano, tak, ile ludzie są w stanie mhm. ciągnąć tak, z, z, z ziemi. Tak? więc jakby nasze ciało jest w końcu stworzone do tego, żeby naprawdę spore ciężary dźwigać ze zgiętymi plecami. Mhm. Tak? To, że to może być podrażniające czasami, albo dla niektórych, to już jest inna kwestia. No to dobrze, czy to jest bezpieczne? Tak, jak najbardziej. Tylko, że chyba trzeba do tego odpowiedniej adaptacji. I nie można sobie nagle dźwignąć, tak? Po prostu znowu ktoś nie ma aktywności zbyt wiele, szczególnie siłowej. Mm. I porywa się na 50 kg z ziemi z kręgosłupem. Czy tak. to, to jest dobre, czy nie? Nie, to jest kwestia dawki, ale teraz jest raczej kwestia, czy ta technika coś zmieni w ogóle. E, mój przykład, najlepszy przykład, e, dwa lata temu e, miałem dłuższą przerwę i w styczniu wróciłem do treningów. Tak? Uznałem, no dobra, no to przysiad zrobiony, wyciskanie zrobione, to teraz czas na martwy ciąg. No. A że wcześniej dźwigałem tak bliżej 100, 120, 130 kg, no to co, 65 tak na pierwszy trening, no chyba brzmi sensownie, to tak? no no. nie jest jakiś ogrom. Technika mam dobrą, tak, no, mam nadzieję, więc dźwignąłem to i ból pleców. Nie w trakcie, zaczął się rozwijać później, tak, to mhm. już jest mniej istotne. Czyli jakby technika do końca nie miała u mnie znaczenia, to dawka była istota. Po prostu przesadziłem. Mm -hmm. Byłem już zmęczony pod koniec treningu i uznałem, że będę kozaczył i, i zrobię coś za dużo. I to był błąd. Po prostu. No ładnie. No ładnie. <laughs> Przyznaję się, ale to dobrze <laughs> zawsze mieć taką historię. <laughs> nie, no oczywiście. No to wtedy bardziej zwracasz na to uwagę i też u tych osób zwracasz na to uwagę. Tak jest, dokładnie. Także odpowiednie najpierw, no bo to, to zawsze jest tak, szczególnie po przerwie, czy w ogóle, jak ktoś nie był aktywny, no to najpierw. Określenie w ogóle jego możliwości funkcjonalnych pod względem siłowym, wytrzymałościowym itd. i tak dalej, i dopiero powolutku wprowadzanie obciążeń, czy tam utrudnianie, ćwiczenia i Dokładnie. Ta Progresja jest ważna. Tak jest. Czyli jednocześnie zaczynamy obciążenie i jednocześnie uczymy techniki, nie? Tak. żeby nie marnować czasu też, bo jest kilka fajnych badań, bo też o tym wspominam na tym moim kursie. Przeryłem literaturę treningu siłowego w bólach pleców dosyć mocno. Najwięcej jest tych w bólu przewlekłym. I tam często jest taki czterotygodniowy okres przygotowujący, że oni mhm. tylko z kijkami ćwiczą cały czas. No, jakby nie wiem, czy to jest do końca najlepsze rozwiązanie. Może bezpieczne, to na pewno. Mhm. Ci ludzie czują się bezpiecznie, że zaczęli od czegoś lekkiego i dopiero później wchodzą w ciężary, tak? Tak. Um, ale czy... Czyli to te kiki właściwie służą temu, żeby trochę no, z techniką jednak popracować, tak? Trochę tak, tak, tak. tak. I dostosować ją do danej osoby. To jest w sumie klucz, tak? bo jeden potrzebuje trochę zgięcia w trakcie tego ruchu, inny trochę wyprostu, a ktoś inny robi bez problemu i, i możemy przejść dalej. Tak? Tak. Więc to, to jest pierwsze ćwiczenie, od którego zaczynam. Ono jest trochę diagnostyczne dla mnie, czyli widzę jak człowiek się już rusza, jak się uczy ruchu, ale też pokazuje mi czy zgięcie, czy wyprost jest gorsze, co się mhm. dzieje i co muszę zmodyfikować w innych ćwiczeniach. Nie? Czyli tą technikę, nie, tak jak ze wszystkim, nie mamy złotej pozycji do siedzenia przy biurku, tak samo nie mamy perfekcyjnej techniki, która jest dla wszystkich idealna. Tak? Mamy technikę, która jest idealna mm. dla danej osoby. No dobrze, ale sportowcy. E, znowu jak ja bym powiedział, że jednak indy indywidualność tu jest też istotna. Tak? W sensie, mm. że. A... Nie, no bo też przedem mm -hmm. słowo, no, też anatomicznie się różnimy, tak? Więc Dokładnie. to też będzie miało wpływ na naszą technikę. No bo nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić tak samo. No, nie ma e, idealnego wzoru, mm -hmm. jak powinniśmy to robić. Dokładnie. Więc tu sportowcy no to, to jest jeszcze trudniejszy temat, tak? Ale um, koniec końców ta technika między nimi też się różni, tak? mhm. a Przy ciężarach, a jak obejrzymy sobie trójbój na przykład, to w ogóle te plecy to tam rzadko kiedy są proste. Tak naprawdę. Bo to są maksymalne ciężary. Tu mówimy mhm. o, o treningu submaksymalnym już takim, oni no na, na zawodach, no ekstremalny. Max. Więcej tak. już nie podniosą, tak? Tydzień później, tydzień wcześniej, miesiąc i tak dalej. Więc. Oni biorą maksa w tej chwili i walczą z tym. Nie? Więc plecy to tam pal licho. <grymne> One są mniej istotne. Technika, to nie musi wyglądać. Tu chodzi o to, żeby skończyć w odpowiedniej pozycji i już puścić i zostawić. Też tak. to tak? nie tyczy to tylko treningu siłowego to technika. No bo tak jak popatrzymy sobie na osoby biegające sportowców, nie wiem, maratonczyków na przykład, to tam te techniki biegania to są tak różne. Tak jest, że, że no ciężko znaleźć tą idealną tak jest. Tak, pozycję, czy, czy schemat ruchu. Y -hmm. I też te takie patologiczne rzeczy, jak kolana zapadające się do środka, tak, płaskie tak, stopy tak. i tak dalej. Jest, jest trochę tych zawodników, którzy biegają w najtragiczniejszy sposób. Wygląda tak. to strasznie, y ale wygrywają, tak. <laughs> więc to <odchodzi. laughs> taki jest cel. Tak. A jest też tak, że osoby, które właśnie mają jakieś tam, nie wiem, inne troszeczkę... Inną postawę chociażby, czy, właśnie, czy, czy to związaną z, z nogami, czy to związaną z kręgosłupem, no często zwalają winę na to, że no, nie są idealni, tak? a to też nie do końca tak jest. No bo właśnie no patrząc nawet, nawet na tych sportowców. Tak? Mhm. Można nie być idealnym, a osiągać naprawdę efektowne wyniki. Tak, Usain Bolt chociażby ze skoliozą. Tak. A, to jest pierwszy, który wszyscy znają przynajmniej. <gry> e, jeszcze jest jeden. Ojej, teraz. Ah, Lamargant. E, to jest e, trójboista z lat 60. bodajże, który cały czas trzyma rekord e, świata w martwym ciągu. W sensie e, rekord w swojej w wadze. On bodajże w, startował w 60 kg i podniósł 300 kg. E, a z skoliozą ma taką, że jego tułów jest jakby skrócony o połowę. Mhm. Co z punktu widzenia martwego ciągu jest super pomocą tak No tak, prawdę. środek ciężkości troszeczkę tak, inaczej się tutaj no. układa. I ma bardzo długie kończyny, no. więc też wyprostuje się dużo wcześniej niż ja bym się. No właśnie, czasami tę swoją anatomiczną różność anatomiczną tak jest. można wykorzystać w dobry sposób. Tak, dokładnie. I to widać w sporcie no, dosyć często. A czasami jest tak, nawet gdzie mamy chyba piętowy inaczej ukształtowany, mhm. u na przykład u osób biegających, tak? tak. Tam też się pojawia lepsze troszeczkę przełożenia tych sił no i, i też można mieć lepsze wyniki. Także tak jest. To tylko trzeba wiedzieć, co, gdzie, kiedy wykorzystać. Mhm. Jest też jeden zawodnik, który ma zespół Polanda na przykład, czyli brak mięśnia piersiowego po jednej stronie, a on startuje w gimnastyce, z tego co pamiętam. A. <laughs> więc nie ma mięśnia. Dużego mięśnia e, kończyny górnej i, i startuje. Jeszcze jedną rzecz mhm. chciałem poruszyć. Trochę o tym wspomnieliśmy, o o tym, jak można pomagać pacjentom na odległość. I tutaj w różnej formie. To, co już powiedziałeś, to jest ten taki wywiad, troszeczkę uspokojenie osoby, która tak. ma problem, ale też można instruować, pokazywać, znaczy nie pokazywać, ale użyć narzędzia, które. Zresztą sam powiedz. Tak jest. Więc, Fizitrack. Tak? Aplikacja, którą, którą przetłumaczyłem i którą też próbuję wdrażać w Polsce, um, umożliwia właśnie przepisywanie tych programów ćwiczeń zamiast dawania fizycznej kartki, to przepisujemy filmy z ćwiczeniami. I tak naprawdę też wykorzystuję to na co dzień. Mam trochę, trochę osób, z którymi pracuję zdalnie. Mhm. I najczęściej to są wideokonsultacje, więc jestem w stanie coś pokazać w trakcie. Tak. Ale powiedzmy sobie szczerze, też na wizycie na żywo, jak pokazuje ćwiczenia, i nawet człowiek perfekcyjnie je umie wykonać w trakcie, to dwa dni później, trzy dni później wraca i, i robi coś innego, staje na głowie po prostu. Mhm. To jest kompletnie coś innego. Więc w procesie nauczania motorycznego bardzo ważna jest powtarzalność i ważne jest mieć ten wzorzec, tak, na mhm. którym się opieramy. Więc za pomocą takiej aplikacji jesteśmy w stanie wysłać komuś ćwiczenia w formie wideo, jakieś inne zalecenia. I wtedy ci pacjenci mogą ćwiczyć sami, mając pewność i spokój, że wykonują to dobrze, bo mogą w każdej chwili. No tak, ćwiczyć. to jest dużo łatwiej, bo do tej pory, tak jak ja ze swoimi pacjentami pracując, to w zależności od tego, czy miałem możliwość, żeby się z nimi spotkać, to no tak jest najlepiej. No szczególnie jeśli to jest pierwsze spotkanie, no to tak jest najprościej. Tak jest najprościej, tak? No to po prostu nagrywałem ich telefonem. Mhm. Te ćwiczenia. Tak? Nie już nie rysowałem, no bo nie jestem rysownikiem, no. więc poza tym to dużo czasu e, zajmuję. Tylko szybkie, trzysekundowe nagrania, jak wykonać to ćwiczenie. Czasami było tak, że, że osoba, którą tam prowadziłem, gdzieś pojechała daleko za granicę e, na dłuższy okres czasu i dzwoni, że kurczę, nie wziął, nie, nie wie jak ma ćwiczyć. No, nawet zdarzało się, że nagrałem sam filmiki i mu wysyłałem. No, także no. Tak, no, Teraz dużo było takich sytuacji, że, że można było gdzieś tam. Wypracowaliśmy sobie model, żeby na żywo spotkać się online. Mhm. A do tego jeszcze ta, ta, ta aplikacja, która pozwala na to, żeby w każdym momencie ktoś sobie sięgnął do tych ćwiczeń. Dokładnie. I tu najważniejsze jest, najważniejsze jest żeby ułatwić dostęp do tych ćwiczeń w sumie. Tak. Bo, okej, okay, pierwszy punkt, musimy znaleźć motywację, żeby poćwiczyć, mm -hmm. jako już ten ćwiczący. Tak? To jest najtrudniejsza część. I właśnie to jest... zdejmowanie barier jest tak bardzo jest. ważne. Tak jest. I to jest, to jest klucz, bo dzięki temu. Telefon mamy zawsze ze sobą, tak? Tak. Ale ja robię dużo zdjęć i filmów, więc jak muszę znaleźć ćwiczenia, które, które nagrałem dwa dni temu nawet, no to już muszę się trochę naprzewijać, tak? Tak. I one giną po prostu w międzyczasie, tak? W momencie, kiedy mamy aplikację, to po prostu wchodzimy. I wiemy, co mamy robić. I to mhm. też e, dzięki temu też mogą być ciekawsze ćwiczenia, tak? bo tak jak przy, przy, e, nagrywasz z na tych ćwiczeń w tej aplikacji. O, w tej chwili 10 tysięcy. No to, to, <laughs> to jest z czego wybierać. Cały ogrom, no można sobie e, żadnego dnia nie powtórzyć ćwiczenia. Oczywiście to też nie ma e, sensu za ale. bardzo, tak? ale, ale rzeczywiście tak jest. Tak, to prawda. E, jest ich ogrom. I z tego możemy wybrać, i właśnie dzięki temu mogę dać na każdy dzień trochę inne ćwiczenia. Mogą mm. się mało różnić między sobą nawet, tak? W sensie tu na jednej nodze, tu na dwóch przysiad, może być różnie, tak? I dzięki temu też znowu trochę budujemy motywację. Trochę na zasadzie, dobra, może nie wiem, czy ktoś by tak zrobił, ale że o, otworzę dzisiaj aplikację, zobaczę, co mam na dzisiaj. Dobra, dobra. E, powiedz mi, czy, 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 czy oszukują, czy, czy, czy w sensie ty jesteś w stanie sprawdzić, czy ktoś rzeczywiście Zrobił to, co, co miał zrobić? E, mamy tam e, taką możliwość odhaczenia, czy, czy zostały wykonane te ćwiczenia, czy nie. Dużo zależy od tego, jak, jak zbudujemy też tą relację z pacjentem. Tak? Nie, bo to Żebym trochę powiem. nie ma sensu, nie, byłoby, nie miałoby sensu. Dokładnie. Tak? Prostu... Oszukiwanie jest kompletnie bez no. sensu. Więc albo widzę, że nie robią, i wtedy są dwa wyjścia, albo robią, ale po prostu nie zaznaczają, co też może być, ale jakby informację zwrotną mam taką, że dobra, robię, ale już nie zaznaczam albo po prostu odznaczają i wtedy faktycznie możemy, przy bólu przewlekłym to jest też istotne, tak? że widzę, bo tam też możemy monitorować ból codziennie, mhm. czyli to można potraktować jako taki dziennik jeszcze dodatkowo, czyli zrobiłem ćwiczenia i ból wzrósł, ale zrobiłem Aha. inny zestaw ćwiczeń i ból w sumie nie, nie zwiększył się, tak? czyli idziemy w kierunku tego drugiego mhm. wtedy. Tak? Więc może to być kontynuacja procesu i trochę taki diagnostyczny. weryfikacji weryfikacja od razu. dokładnie. No. No dobrze, no dobrze, czyli tutaj e, wiele rzeczy składa się na to, jak z tym bólem można sobie radzić. Tak jest. E, I ta edukacja, i wybór aktywności, no to też, też ja, jak e, rozmawiam, ten, ten wywiad jest bardzo ważny. Czy w ogóle ktoś ma jakieś okienko czasowe w ciągu dnia, żeby cokolwiek zrobić, tak? Albo e, lepiej zrobić. E, 10 minut, niż nic nie zrobić, tak jest. bo jak ktoś sobie uświadomi, że ma nie wiem, przeznaczyć godzinę na, na te ćwiczenia, no to jest ciężko. To jest. Także to zdejmowanie tych barier jest, jest bardzo ważne i jakby znalezienie przestrzeni, żeby ktoś miał motywację i rzeczywiście to, to robił. Tak, to jest klucz, bo bez motywacji nie ma rehabilitacji. To jest cytat, ale nie pamiętam, czy, ale na studiach mnie nauczyli. <grystanie> Więc faktycznie ta, ta motywacja to jest po prostu klucz. Jeżeli nie zmotywujemy, nie pokażemy czegoś, co dana osoba chce robić, czyli możemy dać ćwiczenia, ale to mogą być po prostu takie ćwiczenia, że tylko biorę je i mówię, nie, dobra, nawet nie dotykam po prostu, mm -hmm. bo to no, od, odpychają mnie, tak. Tak? chcę coś innego robić. Albo też, właśnie forma, w, jak ją, w jakiej ją podajemy, To są wszystko małe rzeczy, ale które się sumują. Tak. I dopiero wtedy mamy dobry proces rehabilitacji. Dobrze, Kamilo, to na koniec, jaka jest twoja recepta na ruch? O! Indywidualna, jak zawsze. To jest najtrudniejsza część, ale hmm, trening siłowy to jest, to jest moja główna recepta na ruch. A Trochę m, większe. A jak ktoś nie, nie lubi wymagania od siebie? Jak ktoś nie lubi, to wtedy. Bieganie, albo rower, albo basen, albo badminton, albo kaszykówka, <głos> albo... <głos> Mogę tak wymieniać wszystko. dalej. Tak. Dokładnie. Tak. Dokładnie tak. Więc nie ma, nie ma jednej rzeczy, która jest najlepsza. Tak jak z pozycją siedzącą, znowu, mhm. tak? Eee, wszystko, co chcę. Spacery. O, to byłby chyba taki. W momencie, Dobry kiedy początek. Do mnie. Tak, Dobry Pierwszy. Początek. Dokładnie. To jest moje pierwsze zalecenie w momencie, kiedy nie mam dużo czasu, już tak powiem. Czyli właśnie telefon, ok, dobra. Staraj się chodzić jak najwięcej. Mhm. Czyli dokładnie przeciwieństwo tego, co było zalecane przez wiele, wiele lat, czyli łóżko, leżenie w łóżku przez kilka dni. Tak? To jest najgorsze, co możemy zrobić. Czyli recepta na ruch to jest nie leżeć, ruszać się. Dobra. No i świetne podsumowanie. Kamilu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i oczywiście zapraszam do oglądania wszystkich kolejnych odcinków. Pamiętajcie, w środę o godzinie 12.00. Zawsze publikacja. Mam nadzieję, że utrzyma się, utrzymam ten cykl cotygodniowy. No, na razie mi już wychodzi. E, to już prawie rok. Ale to, co jeszcze moglibyście zrobić i pomóc, żeby ten podcast tak wyglądał i się jeszcze bardziej rozwijał, to na pewno e, udostępnianie, komentowanie. E, to wszystko wpływa na to, że, że więcej o, do, do większej ilości osób do, docieramy. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dzięki.